Co on o tobie myśli? Witam serdecznie, kochani widzowie i subskrybenci na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziś zobaczymy w kartach Lenormanda, co on o tobie, osoba pytająca, myśli. Co on, mam na myśli, co on, ona, osoba, o której myślisz, za którą tęsknisz, twoja osoba ukochana, co ta osoba o tobie myśli. Kochani, proszę o nowe subskrypcje, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentką lub subskrybentem mojego kanału. Proszę również o komentarze, wasze historie, feedback, czy moje wróżby z państwa osobistymi historiami rezonują. Jestem wdzięczna również za kciuczki w górę, czyli lajki. Dziękuję bardzo. Na rozmowy indywidualne, czyli na wróżby indywidualne, zapraszam przez e-mail. Mój e-mail znajdą państwo pod tym filmikiem i również też w komentarzach. Zapraszam. Dzisiaj mamy, kochani, dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, artysty włoskiego. To jest Ciro Maschetti. To jest pierwsza grupa. I druga grupa to karty Lenormanda autorstwa niemieckiego, pani Angeliny Schulze. Proszę wybrać grupę pierwszą lub drugą, która przyciąga państwa oko, która magnetyzuje was od razu. Proszę nie przebierać, nie zmieniać, tylko zdecydować się na zasadzie przyciągania. Co osoba, o której myślisz, za którą tęsknisz, którą kochasz, myśli o tobie? Grupa pierwsza. Osoba tęskni. Wie, że jest dużo niewyjaśnionych spraw między wami. Chciałaby nowego początku, nowej szansy, kontaktu. Ta osoba myśli o was bardzo intensywnie, szczególnie tutaj w porze wieczorowej lub nocnej. Jest tęsknota. Są również głębsze uczucia. Jest również być może jakaś duchowa, telepatyczna siła przyciągania między wami, którą czujecie. Tutaj jest tęsknota, są uczucia i pragnienie nowego początku, jeszcze raz, wyleczenia wszystkich waszych starych problemów. Ta osoba myśli o tym, że dużo spraw jeszcze jest pod osłoną nocy u was, czyli spraw sekretnych, niewyjaśnionych, nieklarownych, które zakłócają waszą relację, które zaburzyły waszą harmonię w związku. Te sprawy sekretne, niewyjaśnione, ukryte chciałaby ta osoba wyleczyć. Chciałaby, by te wszystkie obciążenia przeszły i znów rozjaśniła się jakaś sytuacja między wami, była klarowna. Ta osoba myśli o was właśnie bardzo intensywnie. Być może nie może spać, być może śni o was, ma jakieś sny, być może w nocy rozmyśla, co ma zrobić, by doszło do stabilizacji. Tutaj osoba ta chciałaby w końcu przynależeć do was, mieć coś stabilnego, zbudować jakąś przystań z wami. Chciałaby właśnie z wami spełnić swoje najgłębsze marzenia. Ta osoba myśli o tym, że właśnie wy jesteście jej spełnieniem marzeń, że właśnie z wami mogłaby tutaj zbudować coś stabilnego i wreszcie
mieć jakiś stabilny związek. Ta osoba jest pod presją czasu. Myśli, że jest najwyższy czas, by do Was napisać, zadzwonić, Was skontaktować, z Wami wyjaśnić te wszystkie sprawy, które są tutaj bardzo zaburzone. Osoba Wasza myśli, że chciałaby, by sprawy Waszej relacji między Wami potoczyły się pozytywnie, by wszystko wróciło do dobrej normy. Osoba to chciałaby napisać jeszcze jeden rozdział z Wami. Nowy rozdział historii miłosnej, opartej na wierności, lojalności, przyjaźni, zaufaniu, pomocy, wsparciu. Ta osoba również myśli o spotkaniu z Wami. Chciałaby wyjaśnić wszystkie sprzeczki, uporządkować wszystko, co jest nieklarowne. Ma uczucia do Was, uczucia opływają ją. Wie, że związek Wasz jest bardzo skomplikowany, zawiły, że utknęliście w jakimś punkcie i nie widzicie wyjścia. Natomiast myśli ta osoba o uleczeniu, tej teraźniejszej ciężkiej sytuacji, ponieważ ma uczucia. Zobaczcie, osoba, o którą pytacie, patrzy w stronę uleczenia wszystkiego i uczuć, miłości. I szuka jakichś rozwiązań. Szuka narodzenia się na nowo tej relacji. Szuka stabilności. Także takie są myśli. Takie są myśli Waszej osoby ukochanej o Was. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to talia, ta, którą wybraliście. Zapraszam. Co osoba ukochana o Was myśli? Osoba ukochana myśli, że są jakieś potężne straty. Chciałaby otworzyć jeszcze raz z Wami komunikację, kontakt, spotkania, ale ma wielkie blokady, lęki. Jest obciążona samą myślą o tym, że praca nad tym związkiem jest mozolna, ponieważ tyle zostało już teraz szkód, które należałoby naprawić. Szczury, pasożyty, które wyżarły coś. Coś straciliście, co Was łączyło, co było pięknego między Wami. Osoba Wasza, o którą pytacie, myśli, że za dużo zostało straconego. Ma również strapienia, troski. Ma zwątpienie i lęk. Jest niezadowolona z tego, co się stało, że straciliście kontakt. Również ma lęk przed straceniem Was jako osoby, partnerki, partnera w zupełności. Boi się, ma lęk przed stratą Waszą zupełnie. Tutaj są duże lęki, by zacząć jeszcze raz, by być może nie zostać jeszcze raz z fiaskiem. Tutaj coś, na przykład jej lęki, strach przed ponowną porażką blokują go, blokują jego działania, dlatego jest też pasywny w tym momencie. W tym momencie jest bardzo pasywny, nic nie robi. Dużo blokad i jakby coś hamuje jego działanie. Jest sfrustrowany tym, co się stało między Wami. Też praca nad tym związkiem, gdyby otworzyła się następna szansa, przerasta go. Jest dla niego obciążająca. Mozolna, długa praca, która go przeciąża.
widzi, że w waszym związku są trudności, które są trudne do pokonania. Być może mieszkacie od siebie daleko. Karta ta mówi również o dalekiej drodze, czyli być może dystansie geograficznym. I być może ten dystans geograficzny jest również ciężki do pokonania, gdzie nie widzi ta osoba szans na jeszcze jedną próbę, na sukces nowej szansy. Czyli tutaj ta osoba blokuje i zostaje w pasywności. Natomiast myśli ta osoba, że jesteście sobie przeznaczeni. Być może bliźniaczy płomień, bratnia dusza, również jakaś silna duchowa więź. Myśli ta osoba, że jesteście sobie przeznaczeni, że cały wszechświat, opatrzność Boża czuwa nad wami, nad waszym związkiem. Ta osoba również myśli o tym, że należy zaufać Bogu, opatrzności Bożej, wszechświatowi, że jeszcze się między wami ułoży, jeszcze się wyjaśni. Jeszcze być może się coś uda. Tutaj ta osoba ma kłębowisko wielu myśli. Owszem, jest dużo myśli negatywnych. Co zrobić? Jak wyjaśnić wszystkie te sprawy, które zostały stracone? Tutaj dla tej osoby nie jest jasne, nie jest klarowne, nie jest zrozumiałe, co z tym związkiem, co dalej z tym związkiem. Dużo nieporozumień między wami i trudności do pokonania, dużo jakichś zagmatwanych spraw, które tutaj jakby zachmurzyły wasze szczęście, czyli obciążyły waszą relację. Czuje się jednak ta osoba i myśli o was, czuje się z wami powiązana. Czuje się z wami jeszcze dalej, pomimo braku spotkań, komunikacji, regularnej rozmowy, pisania, czuje się z wami ciągle związana jakby w relacji. Chciałaby ta osoba coś naprawić. Chciałaby ta osoba, by było znowu pięknie, by przyszedł z powrotem balans, harmonia, przyciąganie, chemia, szczęście, zadowolenie, spokój, balans, coś intymnego między wami, seksualność. Ta osoba myśli o tym wieczorami, marzy o tym, ma przepełnioną głowę tymi myślami. Marzy o tym, by wróciła harmonia i zgoda. Także tutaj w grupie drugiej osoba myśli na pewno o tym, jak naprawić ten związek. Natomiast lęki, blokady przewyższają te chęci, by coś zrobić, i zostaje ta osoba ciągle pasywna. Kłębowisko myśli, które obciąża głowę tej osoby, zwątpienia, troski, negatywne myśli, niewiara w to, że się może udać, pomimo tego, że czuje ta osoba z wami więź. Ciężka. Ciężka przepowiednia dla tej grupy, bardzo ciężka energia. Natomiast na pewno są intensywne myśli o was. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. I życzę wszystkiego najlepszego na najbliższe dni, na najbliższy czas. Do usłyszenia już wkrótce.